Czego można nauczyć się w przedszkolu? Na pewno podstaw, takich jak rozpoznawanie kolorów czy kształtów, ale jastrzębscy przedszkolacy w minionym tygodniu mieli okazję również dowiedzieć się, jak upiec ciastka. Jakim cudem paluchy zmieniły się w małych cukierników? Wszystko za sprawą dwóch placówek, mianowicie zespołu szkół nr 9 oraz zespołu szkół nr 2. Tamtejsi pedagodzy postanowili zaprosić najmłodszych, aby mogły w sposób doświadczalny zapoznać się z tym, co tak bardzo lubią na co dzień. Inicjatorem akcji w zespole szkół nr 9 był Szymon Konkol. Prowadzi on małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego i to właśnie jej podopieczni wzięli pod swoje skrzydła młodych adeptów sztuki cukierniczej. Dla odmiany prowodyrem słodkiego zamieszania w dwójce była pani Iwona Wewiura, która tak tłumaczyła zaproszenie przedszkolaków w mury zespołu szkół nr 2. Dzisiaj zaprosiliśmy do naszej szkoły przedszkolaków z przedszkola nr 21 po sąsiedzku. Jest ogólnopolski tydzień kariery i w ramach tego tygodnia chcieliśmy pokazać przedszkolakom, jak wygląda nauka zawodu. Przygotowaliśmy dla nich możliwość dekorowania, wypiekania oraz formowania ciasteczek kruchych. Każdy przedszkolak ma swojego mentora w postaci czwartoklasisty z zawodu kucharz. Są to maturzyści tegoroczni, którzy pokazują, czego nauczyli się przez te 4 lata i jakie posiadają umiejętności pedagogiczne. Obie grupy dzieci miały okazję własnoręcznie od podstaw przygotować pyszne ciastka. Dzieci z przedszkola nr 23, które opanowały zespół szkół nr 9, mogły dowiedzieć się od mistrza Piotra Burzawy, jak przygotować ciastka drożdżowe z makiem lub konfiturą. Dzieciaki z wielkim zapałem przystąpiły do tego procesu. Mimo ciężkiej pracy i skupienia, przyszli mistrzowie cukiernictwa znaleźli moment, by podzielić się z nami swoimi wrażeniami. Goście zespołu szkół nr 2 pod okiem tegorocznych maturzystów na potęgę produkowali kruche ciasteczka. Samowałkowanie i wycinanie kształtów to jeszcze nic. Największą frajdę miały dzieci podczas dekorowania własnoręcznie przygotowanych słodkości. Z chęcią również wychowankowie przedszkola nr 21 opowiadali o tym, co sprawiło im największą radość podczas nietypowych zajęć. Pieczyliśmy ciasta i foremki, tak jak tamto. Dekorowanie też jest fajne, ale trochę też trudne. Żeby ciasto się nie przykleiło, to trzeba tam dać mąkę. Co prawda, dzieci miały ograniczoną ilość czasu, ponieważ musiały wrócić do swoich placówek na obiad. Jednak chyba pierwszy raz w życiu miały okazję zjeść deser jeszcze przed posiłkiem. I to deser własnej roboty. Zarówno fantazyjne, przyozdobione, kruche ciasteczka, jak również wymyślne w formie ciastka drożdżowe znikały z talerzy w okamgnieniu. I naocznie sprawdziliśmy. Naprawdę były palce lizać. We'll be right back.
Tego typu zajęcia to doskonała zabawa, ale zarówno nauka dla maluchów. Bo czy może być coś ciekawszego niż możliwość ubrudzenia się mąką, pomazania paluchami po lukrze i to wszystko za całkowitym przyzwoleniem dorosłych? Nic dziwnego, że maluchom bardzo się podobało. Widząc, jaką radość sprawiły nietypowe zajęcia maluchom, organizatorzy z obu szkół nie wykluczają kontynuacji tego typu warsztatów.